Na tamtą. Kuba, chodź! Ale masz ruch, ja nie wytrzymam. Ale na 25 euro za ucztę. 25 lat temu tak stałem na Brywce. Dziadek, jest takie zdjęcie, jak się patrzy na te konie, na to wszystko, nie? Ale takich pięknych druhen nie miałeś. Nie miałem. Takich druhen, ale widzisz, ja jestem pewien, że oni też siadają, nie? Razem ze mną. No to mama z tatą, siadajcie. Siadaj. No. Dobrze, jedziemy. Allora carissimi fratelli e sorelle, 25 anni fa, la stessa carrozza, la stessa casa, ma c'era una grande differenza. Sono stati i miei genitori con me, nella carrozzina così. I miei familiari hanno voluto ricordarmi anche per questo. Questi cavalli hanno portato tutto quanto. Ma io ho invitato i miei genitori. Quando eravamo nella Cana Galilea, poi metto questa foto sull'altare, ho dato la benedizione a loro, a Cana Galilea. Więc tak jak 25 lat temu, mówię, wyjeżdżałem i też stałem w Brytce, dziadziuś był świętej pamięci, wszyscy. No i biorę ze sobą, o, słońce, biorę, mówię, żeby rodzice też siadli do tej bryczki. Słońce, jakie zaświeciło. I święty ojciec Szarbel, zapraszam się, go proszę, i świętego Jana Pawła II. No i na ołtarzu położę to zdjęcie teraz. Jedziemy. Boże. Thank you.
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. Wyspy, posłuchajcie mnie, ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan, usłona mej matki, o jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cięgi swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utajnił swoje pouczanie i rzekł: Ty sługo moim w Tobie się rozstawiam. Ja zaś mówiłem, próżno się zwróciłem na darmo i na nic użyłem my siły. Lecz moje prawo jest u Pana, a moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował do narodzenia na swego sługę, by nawrócić do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela i rzekł: To zbyt mało, że jesteś mi sługą dla poślinięcia pokolenia Jakuba i sprowadzenia ocalonych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla Boga, aby moje zbawienie dotarło aż do końca. Oto słowo Boże. Amen.
Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. Nowymi językami mówić będą.
węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Orężem apostołów nie jest miecz czy szabel, pistolet czy karabin, granat czy rakieta. Orężem apostoła staje się siła dobra, wielkość i mądrość, władza cierpliwości i moc miłości. I drodzy, postarajmy się teraz rozważyć pokrótce poszczególne znaki z tej Ewangelii. Pierwszy znak to wyrzucać złe duchy siłą dobra. Znak ten dobrze, znamy dobrze tę zasadę z Ewangelii, dobrem zło zwycięża. Zło nie pokona dobra, ponieważ źródłem zła jest szatan, a źródłem dobra Bóg, który jest potężniejszy. Potęga dobra jest w Bogu. Kto czyni dobro, działa w imię samego Boga, spełnia Jego wolę i zasługuje na nagrodę. Bowiem Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze. Dobro idzie w parze z pięknem, a zło z brzydotą. Dobro współpracuje z prawdą, a zło z kłamstwem. Dobro wzbogaca duchowo, a zło sprowadza zubożenie. Dobro daje czyste sumienie, a zło niespokojne serce. Dobro przenosi nas w wieczność, a zło skazuje na potępienie. Dlatego Chrystus swoje imię daje siłę wyrzucania złych duchów. Bóg pragnie szczęścia człowieka, nawet bardziej, aniżeli on sam. Drugi znak to wielkość mądrości. Pozwala mówić nowymi językami. Bóg doskonale wie, że skuteczność nauki zależy od daru przekonania i zrozumienia. Nierealne staje się przekonanie bez zrozumienia. Tylko głupiec daje zaufanie bez należytego uświadomienia. Możliwe, że jest to jeden z błędów podejścia ludzi ochrzczonych do wiary we współczesnym. Wiedza wymaga nieustannego wysiłku, poznawanie ciągłego poszukiwania, rozumienie nieustannego zgłębiania. Chcesz znaleźć Boga? Musisz szukać. Musisz poznawać, czytać, kształtować formę. Trzeci znak to władza cierpliwości. Pozwala zapanować nad jadowitym wężem. Natura węża jest niespokojna. Czując się zagrożony, atakuje pierwszy, jakby w myśl zasady, najlepszą obroną jest zabój. Bóg wie, że zło musi się wydać, że musi się rozdać, musi w końcu się przerwać. Cierpliwość pomaga jedynie w pokonaniu zła, którego siła jest niemała, a nawet czasami ogromna. Szczególnym obrazem tej walki jest burza na jeziorze i potęga spokoju Chrystusa wobec nawałnicy. Milcz, ucisz się, słowa te wypowiedział Pan. Apostoł, naśladując mistrza, może rzec: uspokój się i nie rzucaj. Twoja złość minie, a mój spokój przetrwa. I drodzy, czwarty znak.
największą i jednak wartością danych znaków jest moc miłości, która pokona nawet truciznę nienawiści. Nienawiść sprawia, że truciznę człowiek podaje w skrytości i tak jak truciznę podaje niespodziewanie, względnie, stopniowo, tak nienawiścią zatruwa otoczenie ruch nieprzebiegły. Jego przebiegłość na nic jej nie zna, gdy żadnego skutku ofiara nie dozna. Wszelkie zatem wysiłki są daremne, choć skryte, skoro nie przynoszą efektu. Moc miłości jest potężna. Przebiegłość nienawiści daremna. Ewangelia według świętego Marka kwituje znaki czyniące na ziemi niebo, ale w naszej ludzkiej, przewrotnej naturze potrafimy te znaki zlekceważyć zamiast dobra, mądrości, cierpliwości i miłości. Skłaniamy się bardziej do zła, głupoty, złości i nienawiści. Bezpowrotnie tracimy szansę zwycięstwa, a z życia swojego i innych czynimy piekło. Odrzucamy pomoc Bożą i niszczymy piękno naszego istnienia, zatracając szczęście przyszłości, która przecież ma trwać wiecznie. Szanowny księże jubilacie, księże Jarosław, dziś świętujemy 25. rocznicę Twojego kapłaństwa i u Boga pragniemy wyrazić wdzięczność za bogactwo Twojego powołania, a szczególnie za siłę dobra, za wielkość mądrości. Wyznajmy wiarę naszą. Zawsze potrafili dostrzegać wielkość.
Jan ochrzcił w Jordanie Twojego Syna, który chrzest ustanawiając nam w wodzie mocą uświęcania, aż do końca Jan świadczył o światłości, a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołamy. To czyńcie na moją pamiątkę.
daj Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa lud Twoich wzrastał w miłości. Razem za naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj Boże,
którego przyjście Jan zapowiada przez Chrystusa Pana naszego. Księże Jarosławie, do jubilacie. Po 25 latach Twojej posługi kapłańskiej zostawiłeś już znaczący ślad na terenie Niegowici i gminy Ktuchów. Z tego względu chciałem przypomnieć jeszcze
koncert nie miał być w 2003 roku. A wcześniej jeszcze twój pomysł pomnika cię za Karola Wojtęży, który tutaj stanął i pierwszą część stanął pomogę właśnie w Lenach. Również wiele tutaj inicjatyw twoich, które związane były właśnie z Niedowicią, z gminą Dów, przesunąłeś czasu, który pełnisz po sobie kapłaństwo. Z tego miejsca chciałbym ci gorąco podziękować za promowanie Niedowici, parafii Niedowici i całej gminy. Gorąco ci dziękuję, bo naprawdę to widać do tej pory, że nigdy złego słowa nie powiedziałeś na temat swojej parafii, ani gminy. Za to ci gorąco dziękujemy. Dziękuję w imieniu mieszkańców. I na koniec lata chciałbym ci złożyć to, co Matka Boska przeznacza w moim kierunku życia, żeby dalsze sytuacja była. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Uczyłeś ludzi kochać Maryi i
doprowadziłeś do koronacji, to Matka Boża niech Cię też przygarnie. A ja dziś to niech Cię Matka Boża, którą tak wyjątkowo czcisz, przygarnie, ma w opiece i niech Cię prowadzi po tych szlakach, po których Kościół jeszcze będzie Cię prowadził przez Słowację, Italię i tam, gdzie Bóg wskaże Ci drogę, abyś prosił Ewangelię. Bóg zapłać i szczęść Boże. Wiem, że jest bardzo już przedłużona uroczystość, ale nie sposób zakończyć, by ja nie podziękować. Ze wzruszeniem chodziłem dzisiaj do tej świątyni. A kiedy patrzę na wizerunek Matki Bożej i na te wszystkie lata, przede wszystkim chcę na koniec jej wyrazić wdzięczność i powierzyć raz jeszcze wszystkich, do których ona przyszła. A w kopii obrazu tego Matka Boża Niegowicka pielgrzymuje po Europie tysiące miejsc od 2008 roku. Wiele otrzymamy łaskę. Tobie, Maryjo, dziękujemy i prosimy i proszę Cię zapomnieć moich rodziców, moich dziadków, moich bliskich do domu Ojca. Tak się stało, że z prymicji moich pozostali najbliżsi. Dziękuję mojej rodzinie kochanej, rodzeństwu, za to, że chcieli mi bryczką przywieźć. Kiedy mówiłem biskupowi, że mi chcą bryczką wieść, wygłupiają się. Ale mój biskup mówi, Jarku, siadaj, bo to oni dziękują Panu Bogu i Tobie. Dziękuję Wam, wszystkim rodzeństwu i bliskim, których spotkałem. Moje słowa wdzięczności pragnę skierować również wobec proboszcza tej parafii za przygotowanie tej uroczystości. Dziękuję wszystkim, ale teraz pragnę zwrócić się również i do kaznodziei dzisiejszego, księdza Roberta Michałka, który był wikariuszem w tej parafii, a który z Krzeszowic przybył dzisiaj tu, by razem być, by mówić o tym w homilii, że nie chcę nic, chcę tylko tego serca Jezusa, by móc nieść miłość tam do różnych krajów, gdzie mnie posyła. Jakże pragnę podziękować Tobie, czcigodny księże Stanisławie, ksiądz proboszcz Stanisław Jarmus, były proboszcz z Gdowa. Zawsze miałem w niego miejsce, kiedy przychodziłem, nie tylko, że mogłem sprawować Eucharystię, ale mówił, ja powiedz Słowo Boże. Powiedz Słowo Boże. Ileż razy tych kazań, tych spotkań. Księże proboszczu, szliśmy kiedyś w takiej pielgrzymce szlakiem Jana Pawła II i nieśliśmy jego relikwie. Było to kiedyś kilka lat temu. Dałem Ci do rąk tę relikwię i patrzyłem na Ciebie, jak szedłeś przez pola z Gdowa i mówiłeś coś do tych relikwii Janowi Pawłowi II. Niech ten święty Jan Paweł II prowadzi Cię. Niech Matka Boża koronowana, która cieszy Twe serce, niech ona kiedyś będzie nagrodą. A ja dziś błagam Was, módlcie się, aby kiedyś korony Matki Bożej mogły być na skroniach w niebowziętej Pani z Niegowicy. Czy na tym obrazie, czy też na tym kopii, ale to ta sama Matka Boża wędrująca,
w ostatnim miesiącu, kwietniu, szedłem przez Polskę i pójdę dalej, z Niegowicką panią. W październiku wystanąc z Częstochowy drugi etap na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Idę przez świat i mówię o niej, ale mówię o was, w parafii Niegowic. Mamy, ogromną łaskę. Mieliśmy tutaj świętego, który przyszedł po raz pierwszy do nas. Matka Boża, dobrego początku niech nas prowadzi. Tak, gdziekolwiek jestem, mówię o Niegowicie. I kiedy, jakże pragnę podziękować wam wszystkim, kiedy w zeszłym tygodniu gościłem w Niegowici, tu w kościele mojego biskupa, Stanisława Stolarika ze Słowacji, kapłanów z diecezji i wiernych. Na obiedzie w Niegowici i dziękuję panu sołtysowi, kołu gospodyń, przygotowano tort, pięknie podjęto biskupa mojego. Za to wam dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali tę uroczystość królowi, służbie liturgicznej, siostrom zakonnym, które tutaj pracują i naprawdę obiecuję modlitwę, moją modlitwę, tak ze szczerego serca, kiedy dzisiaj wyjeżdżałem z domu, żeby tu przybyć u państwa Feliksów, ubrali nawet drogę. Dziękuję wam. Tak mi to przypomniało prymicję, ale dziękuję panu Bogu, że mogłem przeżyć moje choroby przez te 25 lat za łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej. Tobie, Mario, dziękuję. Za łaskę uzdrowienia z różnych też bolesnych przeżyć. Za wielki dar, jaki miałem, by pielgrzymować z Janem Pawłem II, z Benedyktem XVI i za to, że doczekałem tego dnia, że mogę dziś powiedzieć tobie, Mario, dziękuję. Zaprowadź też do nieba byłego proboszcza Józefa Grysiowskiego, który był w czasie mojej prymicji. Ja przygotowywałem się do państwa. Wszystko w rękach Bożych. Czy będzie kiedyś złoty jubileusz, czy nie. Ale my dziękujemy za każdy dzień. A ja dziękuję za każdy dzień tego kapłaństwa. I przepraszam cię, Matko, za to, co było złe, kiedy nie miałem miłości. I obiecuję wam modlitwę. We wszystkich domach modlitwy, wspólnotach, w całej Europie, tam ona jest. Niech Bóg wam za wszystko wynagrodzi. Niech wam wynagrodzi, ale moja Matka Chrzestna siedzi sobie tutaj przede mną. Zostałaś mi tylko ty i mogę ci powiedzieć, Matko, dziękuję ci, że jesteś. Czy Pan Bóg mi ciebie tu zachował? Że mógłbyś dziś siedzieć ze mną obok? Dziękuję. Jakże by się cieszyli moi rodzice? Cieszyli się jak każdy rodzice. Ale dzisiaj wiem i wierzę mocno, że mają tę radość. Dziękuję moim kolegom z moich lat szkolnych. Wszystkich was noszę w sercu. Każdego z was. O nikim nie zapomniałem. My jesteśmy z parafii Niegowickiej. Tu księża przybywają. Proboszcz odejdzie, wikarze się zmienią. Ale my jesteśmy w tej Niegowici. Na tej ziemi, którą ucałował Jan Paweł II. Bóg w jakiś sposób wybrał to miejsce. Byśmy byli przez to świadkami Ewangelii. Jeszcze więcej, przez naszą miłość, dobroć, życzliwość jeden ku drugiemu. Bóg wam zapłać. Przyjmijcie Boże błogosławieństwa przy wyjściu. Będą obrazki. No i jeszcze panu wójtowi.
zabrać, Zbigniewie, Zbysiu. Wspaniały jesteś przyjaciel. Bądź zabrać. Pan z wami. Śmiało, śmiało, nie zrobi nic. I oni śpiewają jeszcze. Nie? Co śpiewacie? Chopy. No hej, z góry, z góry. No już. Chopy śpiewają. Chopy
Bóg zapłać raz jeszcze. Niech was Matka Boża chroni. Chroni od zła. Niech wam udziela wszelkich łask. I oddali jakiekolwiek działanie złego ducha. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg wam zapłać. Obejmuję was wszystkich całym sercem. Jadę jeszcze do mamy na grób i taty. No tam wszyscy pójdziemy, nie? Kiedyś. Ale na razie żyjmy. Cieszmy się każdym dniem, słuchajcie. Sobą. To cały czas głoszę. Wiecie, ja mówię na placach kazania, przez rynki, place, ja się nie boję. O, i tu Jan Paweł II. Historia była niezwykła. Historia była niezwykła, bo ten pomnik powstał dzięki świętemu ojcu Pio, którego nie powiedziałem, a stoi tam przy wjeździe. Kiedyś w książce się dowiecie, to święty ojciec Pio wybudował ten pomnik. Bo oni się razem spotkali. To było w Rzymie w 1099 roku. Ale to kiedyś w jakiejś książce przeczytacie. Cud, który to jest działanie z Bogiem. Bóg zapłać. Jedziemy. A oni śpiewają z góry, z góry. Dawaj. Nie wyjeżdżaj, Purma, nie boją radzieca. Hej! Nie jeżdżaj, Purma, nie boją radzieca. Bo ty nie przeszedł do tyra. Gdzie to mamy powiedzieć? O, to za dziewczyna. To za jedyna. Hej, ha, ha, ha. Jedzie w ta la, la. To za dziewczyna. To jedyna. Pięknie to się odbyło. Bardzo jestem wdzięczny. Oddaję to. Niech Matka Boża was ma w opiece, uchroni i Pana też tu, nie? A u dziewczynki kurteczki nie zabrałyście. O, Jezus Maria, dziewczyny. Zbierajcie się. No, to już szło. O, jest, to się aleś mi zapłać. Dobrze. No dobrze, bo ja ci mówiłem, żeby oni zaczęli, żeby jeść. Jeszcze jeden raz z nimi pracuję i chcę, żebym się pokazał. Oczywiście. Już zjadłem. Ja zjadłem deser, a już na samorządku.